Władza ustanowiła sobie nowe święto, wdzięczni polskiej wsi. Oczywiście instytucje rządowe pomogły zwieść ludzi na ten spektakl i odstawimy dzisiaj komedię lub tragikomedię wdzięczni polskiej wsi. Tak, my rolnicy jesteśmy wam wdzięczni, szanowna władzo, że traktujecie nas jak baranów, że dzisiaj doprowadziliście nas w europejskim kraju do roli niewolników. Tak, polska wieś jest wdzięczna wam za to, że prawie 2 miliony Polaków właśnie środowisk wiejskich musiało opuścić kraj w poszukiwaniu chleba, z czego 500 tysięcy to przynajmniej mieli być polscy rolnicy, którzy dzisiaj muszą tyrać i ryć u niemieckiego rolnika. Wdzięczni jesteśmy wam. Wdzięczni za to, że 27 miliardów z budżetu przez 3 lata, gdzie rządzicie, a zupełnie co innego obiecywaliście, żeście kopnęli nas, żeście okłamali i oszukali. Wdzięczni jesteśmy za to, że pozamykaliście nam gospodarstwa pod pretekstem ASF-u i inne państwa w tym czasie sobie rozwijają. Wdzięczni jesteśmy wam za politykę kredytową, gdzie gospodarstwa się zadłużają, gdzie gospodarstwa są licytowane za komorników. O tak, będziemy wam wdzięczni. Ale my, polscy rolnicy, naszą wdzięczność wyrazimy wam niedługo, 21 października. I apeluję do polskich rolników, gdziekolwiek jesteście, w jakimkolwiek jesteście regionie, pamiętajcie, przy urnie wyborczej wyraźcie wdzięczność tej władzy. I pamiętajcie, zagłosujcie na Kukiz 15, gdziekolwiek, jakikolwiek jest kandydat, kandydujący w sejmikach do rad sejmików. Wybierzcie ich. Mamy mniej więcej gwarancję. Kukiz 15 może nie jest najlepszą czy tą dobrą formacją, ale Kukiz 15 jest jedyną na dzisiaj formacją, która jest w stanie stanąć w obronie polskich rolników.